dzisiejszym odcinku naszego programu porozmawiamy o judo i dzisiaj spotykamy się z przedstawicielami klubu judo AZS Opole, panią trener Anną Chodakowską. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz zawodnikiem, wicemistrzem Polski juniorów Hubertem Pieczyńskim. Dzień dobry. Dzisiaj spotykamy się tak dość nietypowo, bo pod chmurką i nie w siedzibie państwa klubu, tylko między dwoma tak naprawdę strategicznymi obiektami sportowymi w naszym mieście, czyli z jednej strony mamy Stegu Arenę, a z drugiej powstającą nową halą sportową, która będzie nowym państwa domem. Ona powstaje w miejscu Cieplaka, w którym wcześniej państwo trenowali, ćwiczyli, spotykali się. Czy jest sentyment za tym miejscem? No jest sentyment, dlatego że parę lat tu spędziliśmy. Poza tym tutaj jakoś tak było w tym Cieplaku, że rzeczywiście czuliśmy się jak w domu. Pani bardzo ładnie to trafiła, prawda, w samo sedno. Oba te obiekty są dla nas bliskie naszemu sercu. Dlatego, że w Stegu Arenie Nowej w grudniu organizowaliśmy ogromny turniej judo dla dzieci, Memoriał Edwarda Faciejewa i tam było tak pięknie, że ja do dzisiaj to wspominam. Gdzie państwo trenują? W tym momencie trenujemy też w pobliskim, to taki trójkąt bermudzki, w sali gimnastycznej Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr 9, które nas przygarnęło na czas rozbiórki i budowy nowego obiektu. Ćwiczymy w sali gimnastycznej, mamy maty rozłożone na stałe i bardzo, bardzo życzliwą atmosferę w szkole, sprzyjającą, kibicującą. Bardzo, bardzo, bardzo nam jest tam dobrze, aczkolwiek sala jest za mała jak na grupę wyczynową. A co ciekawe, siedziba państwa klubu w tym momencie mieści się w miejscu bardzo dla pani bliskim, czyli w pani domu. Dokładnie tak. Ja tylko muszę wyjaśnić dlaczego. Ponieważ mój świętej pamięci mąż, czyli założyciel klubu, pan Edward Faciejew, mówił, że on jest jak Jan bez ziemi, czyli klub nie ma sali treningowej. I ponieważ my kilka ładnych razy zmienialiśmy nasz obiekt treningowy w historii 40-letniej klubu. I przez te ciągłe zmiany obiektu treningowego postanowiliśmy dla utrzymania stabilności organizacyjnej klubu przenieść siedzibę do stałego miejsca, też niedaleko, bo na ulicy Maków, do naszego domu. I oprócz tego, że to jest po prostu siedziba wskazywana w danych klubu, to nie tylko, dlatego że w tym klubie mieszkali już zawodnicy, mieszkali już trenerzy, mieszkali goście z Japonii nawet ponad pół roku. I to się naprawdę, to jest prawdziwa siedziba klubu. Zebrania zarządu odbywają się tam przy ogromnym stole. Hubert, a ty miałeś już okazję pomieszkiwać w siedzibie? Ja miałem okazję pomieszkiwać, jak przyjechałem do trenerki, żeby rozmawiać o zmianie barw klubowych. I to jest właśnie bardzo ciekawe, o czym powiedziałeś, bo przypomnijmy, nie wszyscy wiedzą, że Hubert pochodzi z Konina i tutaj przeniósł się specjalnie ze względu na klub judo. Tak, u mnie w starym klubie klub był po prostu już za mały, nie miałem z kim ćwiczyć i planowałem zmianę klubu przez dłuższy czas. Wybrałem AZS Opole, bo z klubem jestem związany od wielu lat, jeździłem z nimi na obozy, zawsze była super atmosfera i tutaj w Opolu też są świetne uniwersytety, więc wybrałem Opole. Jesteś studentem Uniwersytetu Opolskiego w tym momencie? Tak. A na jakim kierunku? Na kierunku pierwszym roku logopedii. Czyli rozumiem, że starasz się teraz godzić wszystko, tak? Z jednej strony treningi klubu, a z drugiej strony studia, ale no może to będzie trochę trudne pytanie, może nie na miejscu, co jest ważniejsze? Treningi. Pani trener słucha, nie może być inaczej. treningi, zawsze sport na pierwszym miejscu. A jak te treningi teraz funkcjonują? Bo jesteśmy w szczególnym czasie ze względu na epidemię, na judo jest sportem kontaktowym. No ja chciałam powiedzieć, że takiego standardowego treningu judoków nie dało się, już trzeci miesiąc nie da się prowadzić. W tym pierwszym okresie dosyć szybko zareagowaliśmy, porozdawaliśmy sprzęt treningowy zawodnikom, porozwoziliśmy łącznie z matami, bo niektórzy mieli takie warunki. Rodzice udostępnili garaże, a nawet salony, dziękuję za zrozumienie. Nawet salony poświęcili na rozłożone, zostały rozłożone maty. Często jest tak, że trenują rodzeństwa, więc one też ze sobą trenowały nawet judo. Ale tak, to był to trening ogólnorozwojowy, siłowy, na ile się dało, po prostu z ketlami, z ekspanderami, z kakankami. Zawodnicy mieli porozpisywane treningi i to nawet tak indywidualnie, czyli w zależności od tego, jakie możliwości sprzętowe lub garażowe ktoś miał, to tak miał rozpisany trening. Ci, którzy chcieli, pracowali dwa razy dziennie i takich była większość. I oni otrzymają za determinację i wiarę, że to nie będzie trwało wiecznie, za to otrzymają nagrodę. A możemy zdradzić, jaka to będzie nagroda? To znaczy zawodnicy sami właściwie zasugerowali,
To będą buty joggingowe dobrej marki. Trening biegowy jest treningiem uzupełniającym dla judoków. Także sami zasugerowali, że jest taka potrzeba. Natomiast były jeszcze dwie osoby wyróżnione, które oprócz tego, że trenowały, to jeszcze codziennie, po każdym treningu wpisywały do elektronicznych dzienników treningowych to. Nie na przykład na koniec tygodnia, tylko codziennie. I te dwie osoby otrzymały czarny pas. To są młodzi ludzie. W związku z tym ten czarny pas wymaga jeszcze zasłużenia na niego, czyli zdania egzaminów i uzyskania punktów w zawodach sportowych. Ale ten pas już na półce, też dobry markowy pas na nich czeka. A były jakieś łączenia online też? Oczywiście. Treningi na Zoomie były, gdzie trenerzy prowadzili te rozpisane treningi. Jak najbardziej. Były treningi na Zoomie, były treningi indywidualne. Tak. To był krok w nową stronę, ja chciałam powiedzieć, bo to można będzie wykorzystywać jeszcze w przyszłości. Na przykład wczoraj rozważaliśmy, że jeśli lunie i nie będziemy mogli grać w terenie, to po prostu wracamy na Zoom, tak? Czyli pojawiła się nowa możliwość, ale to nie zastępuje tego treningu w kontakcie. A Hubert, jak w Twoim przypadku wyglądały te treningi? W moim przypadku treningi wyglądały tak, że do południa miałem rehabilitację, bo jestem po wypadku i po operacji. I popołudniowy trening to było albo bieganie, albo po prostu jakieś treningi takie crossfitowe, po prostu wytrzymałościowe. A czy możemy powiedzieć, no bo tak, to była przerwa dla zawodników, w sensie takim, że się nie spotykali. No trudno w sporcie kontaktowym mówić o plusach takiej sytuacji, no ale oczywiście to był też czas, żeby podciągnąć się być może właśnie z innej strony, tak, tej sportowej. Natomiast czy możemy powiedzieć, że były też jakieś plusy, czy to było trochę też czasu na taką regenerację dla zawodników? No niewątpliwie tak, bo tak naprawdę sposób prowadzenia treningu narzuca co? Starty. Imprezy główne, czyli to, do czego dążymy. Te najważniejsze imprezy główne zostały odwołane i przesunięte na termin późniejszy. Patrząc od najważniejszych, Igrzyska Olimpijskie zostały przesunięte o rok. To oznacza, że jeśli zawodnik nie trenuje tak, jak powinien, to nie jest aż taka wielka strata, dlatego że zrobiła się duża odległość i to są warunki, z którymi muszą się zmierzyć wszyscy. Więc w przypadku naszego zawodnika Tomasza Szczepaniaka, który brał udział, walczył o kwalifikacje olimpijskie i w zasadzie w marcu już tych szans nie miał, bo nie zdąży dogonić czy wejść w dwudziestkę, to o tyle przesunięcie igrzysk o rok powoduje, że on znowu wraca do gry, bo ma jeszcze rok na walkę. Podobnie było z mistrzostwami Polski, bo zdążyliśmy odbyć tylko Mistrzostwa Polski Juniorów, wróciliśmy z dwoma złotymi medalami, ale Mistrzostwa Polski Młodzieży, Olimpiadę Młodzieży, wszystko to przesunięto na drugie, na właściwie na jesień, łącznie z Mistrzostwami Europy i Świata Juniorów, w których też nasz zawodnik Jakub Pankowski prawdopodobnie mógłby wystartować. Więc to się wszystko odsunęło w czasie. Ten pierwszy okres myślę, że był dobry, dlatego że wszyscy wymagali również takiego odpoczynku, na który nigdy nie ma czasu, bo po prostu wszystko pędzi do przodu i ciągle gonimy. To tu był czas na zatrzymanie się, na odpoczynek, na regenerację psychiczną, fizyczną. Więc ten miesiąc jeszcze, szczerze mówiąc, był super. Natomiast potem to już troszeczkę nam było żal, bo to już była strata taka wypracowanej wydolności organizmu. No ale wróciliśmy już, trenujemy z tą grupą wyczynową, tylko wyczynową. Wróciliśmy na matę, natomiast wszystkie grupy dziecięce trenują odkąd można, ale trenują na boisku szkolnym, pod szkołą, jeszcze na powietrzu, jeszcze w kontakcie. Jeszcze nie zdecydowaliśmy, żeby te dzieci wracały na matę, bo nie ma takiej potrzeby. One teraz potrzebują powietrza i biegania po boisku. Nie muszą koniecznie w zamkniętym pomieszczeniu trenować. Natomiast wyczynówka już musi, bo Mistrzostwa Polski są we wrześniu, to znaczy, że już trzeba wdrażać pewien trening. Dla nas teraz problemem jest trochę brak dostępu do takiej rasowej siłowni. My korzystaliśmy ze siłowni na Politechnice Opolskiej. Jesteśmy klubem asetesowskim, więc mogliśmy korzystać z tej siłowni. A z tego, co wiem, ona będzie zamknięta aż do jesieni. I to jest dla nas taka strata i poszukujemy miejsca, gdzie moglibyśmy trening siłowy odbyć, bo w grupach juniorskich i seniorskich on jest również niezbędny. Hubert, chciałabym Ciebie zapytać o start, dlatego że dla Ciebie ta epidemia wybuchła w takim szczególnym momencie z uwagi na to, że odniosłeś kontuzję, a przed Tobą były ważne zawody. Natomiast te zawody, jakby kolejna szansa otwiera się przed Tobą teraz na jesień. Tak, ja w styczniu miałem wypadek właśnie na Pucharze Polski Seniorów. Miałem startować miesiąc później na Mistrzostwach Polski Juniorów, więc
ta szansa uciekła po prostu, ale otworzyła się kolejna, czyli Mistrzostwa Polski Młodzieżowe, które zostały przeniesione na październik, więc mam nadzieję, że będę przygotowany i że będę mógł wystartować. I walczysz o złoto? I walczyć o złoto oczywiście. Ale pani trener też wcześniej podkreślała, kiedy rozmawiałyśmy jeszcze przed naszą rozmową tutaj, że ty jesteś z tej grupy zawodników, która już też no, lepsze po piętach seniorom. Właśnie na zawodach, na których doznałem kontuzji, czyli Puchar Polski Seniorów, doszedłem do finału, bijąc się z zawodnikami starszymi. W tamtym roku startowałem też na Mistrzostwach Polski Seniorów, przegrałem walkę o brąz, więc byłem piąty. Ale powoli zaczynam się wdrażać właśnie w tą grupę wiekową. Pani trener, pani kontynuuje dzieło pani męża, czyli no, legendy, można powiedzieć, judo, pana Edwarda Faciejewa. I dla pana trenera, ale myślę też dla pani, jako dla zawodniczki, tak, dla medalistki Mistrzostw Europy, no, najważniejsze są te imprezy, tak jak Igrzyska Olimpijskie. Wspomniała pani o Tomaszu Szczepaniaku, tak, który cały czas ma szansę na te Igrzyska. Czy mówimy tylko o Tomaszu Szczepaniaku, czy generalnie w klubie już widzi pani też takie perełki, które docelowo no, mają szansę w przyszłości? Oczywiście nie mówimy o Tokio, to o kolejnych Igrzyskach na starty, że będzie mieć obolenie na Igrzyskach. Zanim powiem o perełkach, które oczywiście są, zawsze były i w każdym pokoleniu się pojawiają. I bardzo o nie dbamy, dlatego że jakby ideą klubu jest walczyć o mistrzostwo, o ten najwyższy poziom. Zawsze to jest ten szczyt, który widzimy i do którego dążymy. Ale chciałam powiedzieć, że bardzo ważne jest, ja jestem tego świadoma i o tym zawsze mówię, ta praca u podstaw. Dlatego że równie ważne jest to, że ktoś trenował, jest sprawny, bezpiecznie potrafi się przewrócić czy spaść z roweru, bo to dają treningi judo, prawda? Umiejętność bezpiecznego przewracania się, pewną sprawność, pewną odporność psychiczną. To jest taka piramida i z tej piramidy dochodzimy do szczytu. Te doły są bardzo ważne, jeśli w ogóle dobrze się wyraziłam, że to jest dół. Ci młodzi, te całe rzesze trenujących dzieci, to jest ogromna wartość. Natomiast wśród nich pojawiają się perełki, które mają talent, ale równie ważne jest, chcą, bo przecież są talenty, które nie widzą się w tej takiej rywalizacji na najwyższym poziomie. Więc oprócz Tomasza Szczepaniaka, który jest również najstarszym zawodnikiem, takim seniorem już rasowym, to jest grupka bardzo dobrych juniorów. My 2 lata z rzędu dochodziliśmy do finałów drużynowych Mistrzostw Polski tymi juniorami. W zeszłym roku byliśmy, to znaczy 2 lata temu doszliśmy do finału, zostaliśmy ze srebrnym medalem, a rok temu zdobyliśmy złoto w drużynowej rywalizacji właśnie tą grupą juniorów i ta grupa juniorów uzupełniona seniorami i trenerem zdobyła złoto w seniorach, w drużynowych Mistrzostwach Polski Seniorów, czyli grupa juniorska u nas jest bardzo mocna. Bardzo obiecującym zawodnikiem w tej chwili jest Jakub Pankowski. Zresztą został dostrzeżony również przez cały nasz region podczas plebiscytu na najlepszego sportowca Opolszczyzny. Kuba był nominowany i zwyciężył w kategorii Talent Roku. Jest mistrzem Polski juniorów. Jest brązowym medalistą Mistrzostw Polski Seniorów, co się nie każdemu juniorowi udaje. Jest reprezentantem Polski właśnie na Mistrzostwa Świata, na Mistrzostwa Europy. Tak, to jest bardzo utytułowany zawodnik i można powiedzieć, że perełka i tutaj to nawet nie jest moje zdanie, tylko mój mąż też tak uważał. I cieszę się, że ta perełka się nie marnuje, to jest również wielki talent do pracy. Ale następnie jest właśnie kolejni zawodnicy, to jest Paweł Tylek, który przyszedł do Opola na studia w ubiegłym roku i przypieczętował to złotym medalem już dla Opola i dla AZS-u Opole w Mistrzostwach Polski Juniorów. Bardzo pracowity Hubert, który jest też bardzo utalentowanym zawodnikiem i jeżeli jeszcze dostał to, czego może nie miał jego klub, a mianowicie mocną grupę treningową, bo to jest bardzo ważne w sportach walki, to jest sport indywidualny, ale grupa jest potrzebna, z którą się mocno pracuje, to wtedy jak do tego talentu doszły możliwości treningowe, to się robi zawodnik na skalę międzynarodową. Jest Mateusz Kozłowski, są świetne dziewczyny, Amelia Konfisz, to są jeszcze młodsze dziewczyny, bo kadetki, które już gdzieś tam w juniorkach też potrafią zdobywać medale. Amelka Konfisz, Emilia Gonsior, jest kadet Andrzej Radzik, który też jest złotym medalistą Olimpiady Młodzieży, a za nimi młodsi młodzicy, którzy też się przy tych starszych chowając mają ambicje i po prostu ciężko pracują. Ten trud jest ważny, bo nie zawsze w sporcie udaje się
nie zawsze w sporcie trud po prostu przekształca się w medal, ale ten trud trzeba docenić. On jest ważny, bo on prędzej czy później efekt przyniesie. Może nie taki, jakbyśmy chcieli, kawałek medalu, ale to jest taki efekt, moim zdaniem, na całe życie. Dążenia do czegoś i godzenia różnych obowiązków, które się ma w życiu. To jest wielka umiejętność. W takim razie trzymamy kciuki za to, żeby te dążenia przyniosły medale. Bardzo dziękuję za rozmowę. Liczę oczywiście na kolejne spotkania i mam nadzieję, że za niedługo spotkamy się już docelowo w Państwa nowym domu, tak jak już zaznaczyliśmy. A przypomnę, że moimi gośćmi dzisiaj byli pani trener i prezes klubu AZS Judo Opole, pani Anna Chodakowska oraz Hubert Pieczyński, wicemistrz Polski juniorów i oczywiście reprezentant tegoż klubu. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo.